Szpital specjalistyczny otworzył się na żądne wiedzy i chcące pomagać maluchy. Już w zeszłym roku dzieci z klasy pierwszej A miały okazję zobaczyć, jak wygląda praca w szpitalu. Odwiedziły dyspozytornię i szpitalny oddział ratunkowy. Uczestniczyły w pozorowanych badaniach i z bliska obejrzały ambulans ratunkowy. W ubiegłym roku klasa pierwsza, a w tym roku klasa druga. I tak każdego roku coraz starsze klasy będą w tym projekcie uczestniczyły. My będziemy się też tego projektu uczyli i mam nadzieję, że będzie można go wówczas przenieść do innych jednostek. A rodzice też są zadowoleni z tego, że dzieciaki biorą udział w tym projekcie? Mam nadzieję, znacznie łatwiej będzie dziecko przekonać do tego, aby skorzystało z wizyty w szpitalu. Dzieci przekonały się więc, że szpitala nie trzeba się bać, bo to miejsce, w którym już były i wiedzą, że w razie potrzeby otrzymają tu pomoc. Ale to nie wszystko. W tym roku drugoklasiści uczyli się udzielania pierwszej pomocy. Były ćwiczenia z układania poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, z resuscytacji, informacje o tym, jak należy się zachować w przypadku krwotoku z nosa i uszu oraz pobudzający wyobraźnię pokaz pracy defibrylatora, który na głos informuje, co trzeba zrobić. Mali wolontariusze doskonale wiedzą też, na jakie numery dzwonić, by wezwać pomoc. Maluchy w szpitalu przede wszystkim mają się przygotować do idei wolontariatu. To nie jest tak, że one będą od razu cokolwiek robić. Niech dzieci rosną razem z tą swoją ideą, niech im się w głowach zawsze dorasta coś takiego, że im będę bardziej starszy, tym będę więcej mógł. Tym będę mógł bardziej pomóc, będę mógł coś gdzieś bardziej zadziałać, a na razie niech one się tego po prostu uczą. Bo celem programu jest zachęcenie młodego pokolenia do wolontariatu i kształcenie przyszłych kadr medycznych. Jego inicjatorkami są kierownik pracowni psychologicznej szpitala Aleksandra Szulman-Wardal oraz dyrektor do spraw pielęgniarstwa Marzena Barton. Nasz program ma ten podtytuł Rozwój potencjału medycznego, więc wszyscy mamy nadzieję na to, że te dzieci kiedyś zasilą nasze, że tak powiem, szeregi, bo my kiedyś pójdziemy na emeryturę i ktoś zostanie, mam nadzieję, u nas w pracy w szpitalu. Na razie cała klasa chce zostać ratownikami medycznymi i chce jeździć karetką. Ale chcą też pomagać w inny sposób, chociażby umilając pacjentom pobyt w szpitalu. Uczniowie wykonali prace plastyczne, które ubarwią szpitalne sale. A to nie pierwszy raz, gdy maluchy zadbały o dobre samopoczucie chorych. Mając na uwadze naszych pacjentów, którzy są przewlekle chorzy, zrobili dla nich mnóstwo upominków i na święta Bożego Narodzenia, i na Wielkanoc. I te rzeczy były rzeczywiście przekazane dla osób, które tkwią dość długo u nas w szpitalu, żeby po prostu poczuły się troszeczkę lepiej. Teraz to maluchy otrzymały dyplomy i podziękowania za pomoc. Prezes szpitala zapowiedział, że wykonane przez dzieci prace plastyczne znajdą swoje miejsce w specjalnym kąciku dla dzieci, który ma powstać na szpitalnym oddziale ratunkowym.